witajcie z tej strony Skorpion. Przed wami kolejny odcinek z gry Darksiders Genesis. I teraz tak, mapa. Ja tutaj pozwoliłem sobie pewne rzeczy poboczne poniekąd porobić, żebyście nie oglądali tego po 20 razy. Mianowicie, na przykład tutaj u góry, o, wam pokażę. O tam, tutaj widzicie, ja się tam dostałem. Tam był kawałek zbroi, bo takie też elementy się zbiera. Mianowicie zbroje otchłani. O, tak jak tutaj, nie? Jest 5 sztuk do zebrania od każdego. Ja jedną już wziąłem. No i po prostu jeszcze inne tutaj parę elementów porobiłem. Otworzyłem sobie tu wcześniej drzwi. O, wziąłem tutaj. Ogólnie jeszcze jedno pokażę wam, co zrobiłem. No bo troszkę było takich jakby, powiedzmy, kombinacji. O, tutaj otworzyłem te drzwi. Oraz wziąłem skrzynię, ja wam to pokażę. Oczywiście pewne rzeczy, które ja będę następnym razem poza nagraniem robił, to ja już wam tak nie będę ściśle pokazywał, co i jak. Tego po prostu zrobiłem, to zrobiłem, nie zrobiłem, no to trudno. Centralna komnata, ok. Gdzieś tutaj było coś z tą skrzynią. No nieważne, w którymś razie, skoro mamy drzwi już tam otwarte, możemy iść i kontynuować naszą przygodę i misję. A my musimy zrobić, tak jak widać, zbierz pieczęcie skarbca 2. Znajdź zabij władcę ogarów. Zbierz te 10 tysięcy dusz przed końcem hordy. Tutaj niestety, jak robiłem te poboczne elementy, nie wiem dlaczego, nie pamiętam już, dotrzyj do zachodniej pieczęci, nie uruchamiając pułapki w hordzie, to akurat jakimś cudem, nie wiem, coś po prostu zrobiłem, co uruchomiło, tak? Więc tutaj mamy to w plecy. No i to jeszcze do zrobienia. Pokonaj mniej niż 5 ogarów przed zabiciem władcy ogarów w hordzie. Ale głównie nam chodzi o te pieczęcie. Tu jeszcze będzie troszkę kombinacji, bodajże. Co się uda zrobić, to się zrobi. Co nie uda, to część zrobię poza nagraniem, ale oczywiście takie bardziej poboczne elementy niż fabułowe. Tutaj coś mamy. Co sądzisz o tym cokole? To pewnie coś ważnego. Najpewniej pułapka. Zawsze musisz być tak negatywnie nastawiony. Pomyśl o jasnych stronach, bracie. Poszczęściło się nam. O, coś się stało. Dobra, to ewidentnie była pułapka, a świat jest strasznym, mrocznym miejscem. Dobra. Tutaj wszystko jest zalewane lawą. Czemu nie mogę tam iść? Mogę. Zobaczmy, co tu jest. Kolejna część mapy. Wow. Tam na dole można iść, ale jest skrzynia, którą już otworzyliśmy, dobra. Coś mi tu nie trybi. Dobra, no to zejdziemy tam.
schowek. Mamy ziomali. I tutaj on tak się prezentuje. Troszeczkę już tą gierkę nie grałem. Człowiek nieco zapomina. Ale sobie po chwili przypomina. O, nawet jak mi się zrymowało. Skrzynia. Zielona. No dobra. I co, tylko tyle? Nie wydaje mi się. Ło. Energii trochę zabrało. Czekajcie, mamy tutaj coś. Wejść do góry. Zobaczmy, co będzie. Nie, gościu, wchodź z powrotem. Czasami mają te ruchy takie, ech. Dobra. No i co dalej? Nie, my jednak wrócimy się. Tam była ścieżka. Coś widziałem. Było do wzięcia. Idźmy tędy. Skarbiec. Co, i nic nie ma? Można wejść na górę. Okej. Rozwalamy. Co się da? Tylko mi tam ziomuś nie spadnie. Okej, jesteśmy jeszcze wyżej. I przed naszymi oczami jest skrzynia. I to taka konkretna. Pełny kamień zdrowia. Banity, pięknie. Czyli mamy zdrowie powiększone. Czyli nas, tym, którym teraz gram. Super, o to chodziło. Zobaczmy, co jest w tej skrzyni. Niszczyciel świata. Potężna wioska energii. Spoko. Takie coś to ja lubię. O, potworki. Przecież oni nie mają ze mną szans. Ale skoro chcą walczyć, proszę bardzo. Dobra, załatwieni. No i możemy stąd spadać. Okej, tu wzięliśmy co trzeba, co można. Koks. To był taki komitecik powitalny. No spoko. Przywalił mi to sporo. Trzeba odzyskać trochę energii. Fatality im robić.
to nie odzyskam tej energii. Gościu, nie dobijaj mnie. Fatality. Oh yeah. Takie coś to ja rozumiem. I am the boss. I am the właśnie. Wszystko jak widzicie teraz tutaj jest pokryte już lawą. No to wychodzimy stąd, z tej komnaty. Dawać duszę. Pięknie, 6300 jeszcze. Prawie 4 koła. Okej. Gdzie polecimy? Tutaj. Rozumiem. To musimy iść dalej, w drugą stronę. Kapliczka próżności. Wszystko jest zalewane tutaj lawą. Tam też możemy się dostać. No i spróbujemy. Czemu by nie? To już wziąłem wcześniej. Tak jak mówiłem, takie elementy poboczne. No bo one nie są jakoś specjalnie najważniejsze. O! Stworki, no spoko. Ładnie poleciał, jeden, drugi. I laserkiem wykańczamy. Spoko jest ten laser. Może tylko pojedyncza taka wiązka, ale zawsze to coś. Ma spoko siłę, moc. O, jak on się tutaj znalazł. Dobra, my możemy iść tak. Tu w lewo, albo tam w prawo. Dobra, zobaczmy tutaj. A, widzicie. Teraz to tak jest wszystko pokryte lawą. No, moi drodzy subskrybenci, zauważyłem troszeczkę ostatnio, że wasza aktywność nieco się zmniejszyło na moim kanale, niestety. Czym to jest spowodowane, nie mam pojęcia. A szkoda. O, jaki komitet. Nie za wielki, ale jest. A, te bomby jeszcze zostawiają po sobie, no dobra. Niech tak będzie. Czyli w sumie idziemy w dobrą stronę. Zobaczmy. Spiesz pieczęcie skarbca 1 na 2, więc jeszcze jedna zostaje pieczęć. Centralna komnata. Wrogowie. Obarwało mu się. Ha, o, rdzeń, super. Co ty zrobisz mi? Nic. I laser. Laser. No ciebie na pewno. Fatal. Okej.
dalej brakuje dusz. Trzeba będzie chyba pójść w drugą stronę. Widzicie? A, tutaj mogłem uruchomić, ale zanim to zrobię, faktycznie pójdę w tą stronę. To jak mówiłem, brakuje nam zdolności, żeby rozwalić te kryształy. Teraz nieco się tutaj teren zmienił przez tą lawę. Możemy iść na górę. No spoko. Idźmy tu. No, ja tutaj też tą tutaj skrzynię sobie opróżniłem. Chyba wam tego miejsca nie pokazywałem. No to teraz zrobiłem właśnie to. Dobra, i tu będziemy mieli co? Też już wzięte. Teraz się przekonamy. Coś pusto jest. Okej, koks. To nie jeden, kilku. Berwał, ale ja też. Silne mają te ciosy. Dawać mi energię. Widzieliśmy na jego ten topór, czy miecz, czy cokolwiek tam on to ma. Dobra, Vitality. Coś się pojawiło. Cień. Mega Cox. Oni już teraz występują jako normalni kolesie, a wcześniej był bossem, to przypominam. Zabił mnie ten legion. Dobra, no to palimy ze swojej mocy ile się da. A mnie zepchnął. Coś mnie trafiło, widzieliście? Nie wiem co. No i zaczynamy odtąd. Przeżyłbym, ale coś tam mnie zabiło. No i tak to właśnie jest. Jak się zginie dwoma postaciami, no to się respimy w odpowiednim miejscu. I jakby od prawie początku. Znaczy początku, no... danego momentu, bo tak. Zabij mnie jeszcze. Myślę, że chyba jak pokonamy tego legiona tutaj, to sobie odcinek zakończymy. No ty, weź gości, nie denerwuj mnie. Wciąż walczymy! Z lasera. Zetnę twój łeb. Sobie możesz gadać. No gościu.
upadniemy, bo jest nas wielu. Upadniecie prędzej czy później. No i mamy tego legiona Bełtomiota. Przysyła przydupasów. No, dlaczego mnie trafił? No, ja zgubię, bo tutaj coś zatrzymuje po prostu mnie. No i następny. Trochę tylko mamy energii. Niestety, następny. I tak w kółko. Póki nie ubijemy legiona. Patrz, ubiją mnie jeszcze. Mówiłem. Nie jest on trudny, tylko tutaj takie jest wsiarskie miejsce. No tak, pewnie. Ile pomp na rej przyjąłem, nie? Zryjcie ołów, jeźdźcy! Dobra, ja wolę właśnie. Cisnę w was gradem strzał! Trzeba się schować tam za tymi filarami, ale on ciśnie grubo i przysyła jeszcze tych tutaj swoich pobratymców. To jest nieco irytujące. No i ubił mnie, no. Znikaj! Musimy poczekać te 10 sekund. Nie ruszać się, zwyczaiłem się grać wojną. Trochę czasochłonny jest. Tak, oczywiście dostałem od bomby, nie wiem jakim cudem, nie? Próbuję was ustrzelić. To jest strasznie mało miejsca. No i dobił mnie, tak? Ten mały ziom. Jakie to jest irytujące. Czekamy, aż przestanie strzelać. Tu trafił mnie ten skubaniec. Co jest? Nie mam many. Mocy, znaczy się. Nie ma ucieczki. No, nie ma, nie ma. No i patrzcie, ubił mnie, no. Jeden z drugim. Tutaj zrobić teraz, dobra. Dostałem, super. Parę strzałów i po mnie. Cisnę w was gradem strzał. Zginij w końcu. Bo mam cię dość, legionie. Trochę irytujący jest ten Fox. Jest silny. No i ubił mnie. Yeah! Mało miejsca tu jest. Dziesięć sekund. Musimy poczekać. T
To jest jedyne tutaj miejsce, te filary, żeby się skryć. To też jest plus, jak z nim długo walczymy. Nie o to mi chodziło. Że oni dają te elementy takie, nie? Nie ma ucieczki. Zobaczcie, no. 3 sekundy. Dobra, wolę jego. Nie jest fatal. Długa chyba będzie z nim walka. Chyba, że to po prostu ukrócę cięciem, nie? Też tak może być. Mam co prawda tutaj te dwa eliksiry do leczenia, ale nie chcę ich za bardzo korzystać. Próbuję was ustrzelić. Ten jego karabin mnie wkurza. Patrzcie, zaciąłem się i... Bo tutaj jest tak właśnie, że na coś się natniesz, to i lipa. Widzicie, o, takie przeszkadzajki, nie? One są najgorsze. Że mnie ubije. No tak, jeden strzał. Nice. No i patrzcie. Nie, no to jest przygięcie. Ledwo się pojawiłem i dostałem w plecy. Dobra, wiecie co? Ja tutaj sobie po prostu zakończę ten odcinek. Ja tego gościa ubiję najwyżej poza nagraniem. A my sobie później będziemy kontynuować naszą przygodę. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!